Dzisiaj odbył się uroczysty apel pod Wałką poświęcony pamięci żołnierzy ZWZ-AK zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta. W programie uroczystości tradycyjnie już nie zabrakło apelu pamięci oraz okolicznościowych przemówień. Odśpiewano hymn państwowy, rotę, odmówiono modlitwę i złożono kwiaty. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miasta, powiatu, organizacji społecznych, służb mundurowych, samorządowcy, kombatanci oraz młodzież. O zgrozo, słyszysz? Już jadą, miłosierdzie Boże. Szyderczy śmiech słyszeć dokoła. O, będzie to widowisko nie lada. Jakże się cieszą ci ludzie poczciwi, pewnie, choć przecież chrześcijanie. A to co za jacy, których postać taka posępna? Jak gdyby od bólu ciężkiego twarz ich ściągnięta. Ale łez nie widać w ich oku, jak głazy stoją, jakiś strach ścisnął im serce. Boże mój, Boże, związane ręce, upada na twarz, kopnięcie. Widmo straszne, ciągną się, ciągną długim rzędem rynsztunki. Szubienice zwane, na nich ciała stygną, przez pół Europy już chyba sięgnie ten łańcuch wisielców. Wy lasy, ogień was spali, żeście swe drzewo dały dla synów, którzy was kochali. Zimno, drże cała, życie swoje bym dała. W miejskim lasku, gdzie wierzba płacząca, smutno kołysze swoje ramiona, szubienice wystawili. Ach, jakże okrutnie, ludzi pod nią tysiące. O, poznasz po twarzy każdego z nich, czyj duch w nim żyje. I w tych, których lica od śmiechu wygięte, i w tych, których postać taka posępna. W pierwszym szeregu ustawili garść Polaków tu wygnanych. Ha! Niech tam świadków będzie trzeba. Przywieźli ich 24. Zawisnął jeden po drugim po odczytaniu imion i występku zarzuconym. Umarli milcząco. Jeden tylko szepnął ustami drżącymi. Zostańcie z Bogiem. To pożegnanie człowieka, który za wszystkich się pomodlił. Mili Państwo, przywitałem Was wierszem, który otrzymałem od pani Władysławy Magiery. Wiersz jest autorstwa Elizabeth Smelik. Postaci ciekawej, bo to Niemka, która przyjechała na tą ziemię, ziemię cieszyńską, była naocznym świadkiem tego, co tutaj działo się 20 marca 1942 roku. Postać ciekawa, bo to Niemka, która ukochała i polską mowę, polski język, tutaj zamieszkała, zaczęła pisać w języku polskim, pomagała, będąc żoną leśniczego w Wiśle, pomagała polskim partyzantom, piętnowała naszą zdradę narodową, złożyła też wyjątkowy hołd bohaterom, którzy zginęli w tym miejscu właśnie wierszem, który przed momentem miałem przyjemność Państwu odczytać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.